Dobra, zobaczmy w takim razie, co to tutaj jest. Wygląda to dość ciekawie. Czy to nie jest przypadkiem? He, korzonki mu wyciągnąłem. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Astroneer. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku osiedliliśmy się, no można powiedzieć, że osiedliliśmy się, wybudowaliśmy sobie taką niewielką bazę na Wysani, o ile się nie mylę. Ale tamta planeta bardzo mnie nie lubiła i ja też nie za bardzo się z tą planetą polubiłem, więc na tamtą planetę prawdopodobnie w najbliższym czasie nie będziemy wracać. Słuchajcie, tak jak mówiłem, przygotowałem sobie bajty na schron polowy, więc odblokujemy sobie schron polowy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, czy to był zły pomysł, ale na Glacio mówiliście, że... Mówiliście, że na Glacio znajdę bardzo dużo tego wszystkiego, nie? Więc tym się nie przejmuję. Zrobimy sobie ten schron polowy. To jest grafen i silikon. Grafen, o ile się nie mylę, już tu mam, bo robiłem w poprzednim odcineczku. Tutaj mamy plastik, to tego plastiku na razie nie potrzebujemy chyba. Grafen i silikon. Żywica, kwarc i metan. Mamy silikon? No, no tak, całą od razu weź, kurde. Dobra. Schron polowy, grafen i silikon. No i to będzie taka mała paczuszka raczej. Bo do schronu polowego ja nie potrzebuję mieć... nie potrzebuję mieć, bo ja zrobiłem sobie tutaj natleniacz. Ja tego natleniacza nie potrzebuję przecież w schronie polowym. Tak mi się wydaje. Nie wiem, dlaczego pomyślałem, że ja potrzebuję natleniacz. O, popatrzcie, tutaj jest natleniacz. Fik, możemy go wziąć nawet. Czyli do takiego większego schronu się przyda. Dobra, to na potem będzie, to wykorzystam sobie, nie zmarnuję się. Zrobiłem sobie kilka lampek, wziąłem sobie dodatkową hydrazynę. I mamy piec, chociaż później się kapnąłem, że przecież lepiej było schować tutaj magazyn i materiały na piec, niż pakować tutaj piec. No ale dobra, no już trudno, nie potrzebujemy tak czy siak brać jakiejś wielkiej ilości materiałów. Chciałbym w sumie jeszcze wziąć... Ej, może byśmy taką turbinkę sobie spakowali, bo ja ją chyba dam radę... Nie, nie dam rady jej tu schować. Sprawdźmy to, czekajcie. O, nie dam rady. Musiałbym ją schować tutaj zamiast tego. Dobra, to nie. To taką dużą turbinkę sobie zostawię. Ile ja tutaj mam slotów? 5 slotów mam. No to dobra, schowamy kilka tych turbinek. Ale dobra, wydaje mi się, że już wszystko mamy. Możemy lecieć na Glacio. Na Glacio możemy polecieć. Wydaje mi się, że możemy lecieć. Mamy silnik hydrazynowy, więc teraz możemy latać chyba... Ile chcemy. Hydrazyny mam 5 zbiorników w sumie przy sobie. Zresztą zobaczymy zaraz, ile zmarnowaliśmy na start. Ej, tyle co nic, widzieliście? Czekajcie, gdzie jest Glacio? To jest Glacio? Nie, to jest Wysania. Glacio jest gdzieś z tyłu. Tu jest Glacio, lecimy na Glacio. Teraz wam pokażę, ile stracimy paliwka. 1/4. 1/4 na lot na planetę, czyli tak teoretycznie to są 2 starty jakby. To nieźle, nieźle. Dobra, znajdźmy sobie tutaj, to jest Glacio? Tak, to jest Glacio. Znajdźmy sobie tu miejsce bez dziur najlepiej. Tutaj widzę jakieś dziury, to nie chcę. Dobra, tu wylądujemy. Co to kurde jest? Hej, ale tego nie było widać na tym. Hej, dobra, wybraliśmy chyba najlepsze miejsce w takim razie. Zimny jak lód, odblokowano osiągnięcie. Wychodzimy stąd. Co my tu mamy? W sumie nic. Wziąłem ten schron? Wziąłem ten schron. Wypakujmy sobie schron. No i pięknie, mamy schron. Natleniacza, no tak jak mówię, natleniacza tutaj nie mogliśmy podłączyć, więc trudno. Weźmy sobie te turbinki, bo tutaj na tej planecie jest dużo wiatru. Podłączymy sobie to może w ten sposób na razie. Nie, dobra, posegreguję sobie to. Mamy 4 lampki, więc tak po 4 rogach sobie tutaj to jakoś porozstawiam. A weźmy to troszkę.
Dobra. No i pięknie, teraz musimy to jakoś połączyć, ale nie mam przedłużaczy, więc nie za bardzo mi starczy pewnie kabelków. No właśnie, no właśnie, no i nie starczy, no. Jakby to zrobić? Dobra, czekajcie, musimy zrobić tak, wykopiemy troszeczkę tego złożonego tutaj. Ale fajnie, bo zobaczcie, już widzę od razu, że są jakieś wraczki, czyli już będziemy mogli sobie coś tam, niecoś pozdobywać potrzebnego, jak przykład jakieś turbinki, czy fotoogniwa, czy coś niecoś. O, zobaczcie, tutaj jest nawet ten. To jest lateryt? Ta. No i właśnie też z tym przytrzymywaniem, co mi pisaliście w komentarzach, o to mi też chodziło, żeby nie robić takich schodów, jak tutaj mam, no ale już trudno, no. Dobra, zrobimy sobie już małą drukareczkę. W sumie mogłem sobie łazika wziąć, zapakować na auto. No ale dobra, jakoś to będzie. Będziemy musieli tutaj chwilę zostać, to na pewno. Może do jaskini pójdziemy? A może się najpierw rozejrzę? Dobra, słuchajcie, musimy się dostać do jaskini w takim razie. Tam była dziura i widziałem żywicę, a potrzebujemy żywicę. Tylko, że tam była dziura taka z przepaścią, a nie taka dziura z wejściem. Może... Ja pierdziel, tutaj też chyba jest przepaść. Wiecie, spróbujemy tu zejść powolutku. No... No i mamy przepaść. Co teraz? Przewody sobie musimy najpierw doprowadzić. O, o! Zbyt stromo. Dobrze, że mi się udało zatrzymać, bo byłoby biednie. No dobra, ale jak już będziemy mogli zjechać do samego dołu, to już jest easy, nie? No, bo wtedy to łatwo. Bo tutaj coś zasypaliśmy ziemią. Nie wiem, co to było, ale zasypaliśmy to ziemią. Dobra. Jesteśmy w jaskini na Glacio. Tam mamy jakiś nowy materiał, zobaczcie. Tutaj mamy dziurę. Tam jest zejście, ale to zejście wygląda w miarę bezpiecznie nawet. Tutaj mamy lateryt. O, zobaczcie, turbinka, ale jak mocno wieje tutaj w tej jaskini. To ciekawe. Tutaj kolejna dziura. Co to jest za materiał? Tytanit! O, proszę bardzo, to będziemy mogli tytan zrobić? Bo jeśli tak... Jeśli tak... O, nie mam tych. Przewodów nie mam. Kurde, co się stało z moją żywicą? Zaraz wracam. No i zobaczcie, tą platformę możemy wykorzystać. Mimo, że nie ma tutaj, zobaczcie, dwóch, trzech gniazdek. To tutaj ma jedno gniazdko, więc teoretycznie tą platformę możemy wykorzystać. Co to? Filtry tylenowe. O! Schowajmy sobie to do tego. Wyniosę sobie tą platformę do góry. Czemu nie? Możemy ją wykorzystać. Czasami są platformy takie użyteczne, na których moglibyśmy coś postawić, ale nie mają żadnego gniazdka, więc nie możemy ich nigdzie podłączyć, więc to jest lipa. Ale tutaj jak najbardziej możemy coś podłączyć i teoretycznie możemy sobie tutaj średnią drukareczkę ustawić nawet, którą sobie w tym momencie... I czemu mi nie zabiera przedmiotów z ekwipunku? Coś się popsuło. Dobra, to musimy obrócić w tę stronę, tylko że tutaj kurde nie mamy gdzie tego podłączyć, bo gdyby były dodatkowe gniazdka, czekajcie, a zobaczmy, a może się da, a może się da, nie da się, widzicie, tylko do tego jednego miejsca się da podłączyć. No ale tutaj wiecie, możemy sobie dać to. To sobie zaraz podłączę, tylko to potem sobie to podłączymy. Na spokojnie. Czekajcie, co ja tam miałem wziąć? Ja tam coś miałem wziąć. Nie wiem co, ale dobra. Idziemy dalej. Gruzy. No to są gruzy wszystko. Dobra, troszeczkę tego tytanitu jeszcze teoretycznie możemy wziąć, ale słuchajcie, bardziej mnie interesuje, zobacz ile tego tytanitu jest. Ja myślałem, że tytanit to będzie rzadszy materiał. No a tu proszę bardzo. W tych jaskiniach właśnie na Glacio można też znaleźć lit. I w sumie lit by mnie bardzo interesował, bo ja bym chciał w końcu tego questa z litem skończyć.
To zadanie z litem bym chciał skończyć. Ale lit to chyba jest najrzadszy materiał w tej grze. Ja nie wiem, kurde. To jest jakieś głupie. Może jeszcze niżej muszę zejść, żeby znaleźć lit? O, tutaj mamy żywicę. Żywicę potrzebuję w sumie. Ale nie dużo tej żywicy jest. O nie, jednak jest dużo tej żywicy. Dobra, super. Czekajcie, przewód trzeba podłączyć. O kurde, ile bajtów! O ja pierdziu! To przecież ja tu mogę chodzić i tylko zbierać bajciki. A te... te takie próbki badawcze na tych kamieniach, one się odradzają, czy nie? Możliwe, że się odradzają, nie? Znaczy odradzają, że w sensie, że się pojawiają nowe. Może możliwe, że to się tak pojawia jak na kwiatach. Więc kto wie, może będziemy mogli sobie tutaj po prostu przychodzić i zbierać, nie? Patrzcie, ile tego jest, dużo tego jest. Bajciki, bajciki. O, a to co to jest? Jakieś gruzy. Ale skąd te gruzy są? O, dobra, tutaj jest ten. A, i se zepsułem se wejście moje. Ale dobra. Odstawmy te gruzy i zróbmy nowe wejście. No i pięknie. Dobra, mamy trochę żywicy. Idę zrobić platformy, wydrukować drukarki. Za momencik do was wracam. Okej, słuchajcie, spróbujemy zejść sobie troszkę niżej w tej jaskini. Chociaż jest tutaj dość niebezpiecznie. Na razie tak powolutku sobie wchodzę, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie ma tutaj jakiejś dziury. Co to jest za materiał? To jest kwarc, czy co to jest? I ślepy zaułek. Tutaj nigdzie nie zejdziemy. Ciekawe, ale spróbujemy sobie zejść może niżej. Albo może jeszcze się tutaj porozglądam. Chciałbym ten lid znaleźć, tak? Zresztą to też wspominałem o tym. Tutaj chyba będzie jakieś zejście. O, korytarzy dużo tutaj jest. Co to? Miejmy tylko nadzieję, że nie zginiemy. Okej, widać jakąś drugą część jaskini. Kurde, czemu ten kabelek się nie podłączył? Widać jakąś drugą część jaskini, bardzo, bardzo głęboko. Tutaj tędy możemy zejść, więc może dobrym pomysłem byłoby załatanie tej dziury. Pięknie. I teraz idziemy tutaj. W powietrzu postawiłem to, ciekawe jak. Co to było? Kurde, tego kwiatka trzeba zniszczyć. Ja pierdziele. Ale żebym dziurę wykopał. Dobra, idziemy. Czekajcie, bo nie mam przewodów. Musimy wykraftować nowe przewody. A czemu mój natleniacz się nie napełnia? Nie wiem, jak ten natleniacz w sumie działa. Możecie dać znać w komentarzach, jak ten natleniacz dokładnie działa. Co powinienem zrobić, żeby on działał. A my schodzimy dalej. Kabelek za kabelkiem. O, 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 o. Już kiedyś tak zginąłem. Zjeżdżając w dół jaskini. Dobra, i wygląda na to, że będziemy musieli sobie tutaj zejście zrobić. Okej. O kurde, ale straszna jest ta jaskinia. Patrzcie się, jakie tu są dziury w ogóle. Tam w ogóle jakaś dziwna roślina, czy co to jest? Zaraz się rozejrzymy tam. Prosto, kurde, zejście do dziury se zrobiłem. Załatamy se tę dziurę tutaj. O nie, nie mam ziemi. No to niedobrze, że nie mam ziemi. Dobra, no i pięknie, zobaczcie, tutaj mamy do zbadania przedmiot, tutaj mamy do zbadania przedmioty. Ale co ja chciałem? Chciałem zobaczyć tamtą roślinkę, która tam jest. Ej, ale nie mam przewodów. Więc muszę znowu wrócić, muszę do góry. Ja pierdziu.
Ale fajnie, fajnie, że zrobiliśmy sobie przejście jeszcze niżej. Będziemy mogli sobie zwiedzać teraz te jaskinie. Na Glacio tutaj, na tej planecie, na pewno zostanę troszeczkę dłużej niż na Vesani. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, no nieźle, nieźle. Muszę uważać, żeby się nie zgubić, kurde, bo łatwo się tu pewnie zgubić. Dobra, zobaczmy w takim razie, co to tutaj jest. Wygląda to dość ciekawie. Czy to nie jest przypadkiem... He, korzonki mu wyciągnąłem. Czy to nie jest ta roślinka, co pluje przypadkiem? Zróbmy sobie most. Ta, to jest ta roślinka, co pluje gazem. Już to widzieliśmy. Już to kiedyś widzieliśmy. O, tam coś mamy. Ale nadal ja bym chciał lid znaleźć. Tam jest chyba ten, słoneczny. Co to jest? Tam się coś świeci. Idziemy tam. O kurda, to co to jest? Ale jaja. Kurde, od razu wybuchło. Mamy nasionko. Zmutowane nasiono bumbalona. Próbka badawcza, 144 bajty. Zmutowane nasionko bumbalona. A posadzimy sobie to tu. A mamy średni generator. Czy ja to chcę w ogóle? Musimy znowu przewody zrobić. Ta platforma jest użyteczna. O, i zobaczcie, na przykład ta platforma jest bezużyteczna, bo nie ma żadnego gniazdka. Teoretycznie można by tu było postawić na przykład średnią drukarkę i tutaj turbinkę z boku i to by się działało. No ale i tak lepiej mieć chociaż jedno gniazdko w takiej platformie. O, patrzcie, bumbalon już rośnie. Trochę się go cykam. Nie wiem, niepotrzebnie sobie go tutaj posadziłem. No ale kurde, litu nie znajdziemy. Oczywiście, że nie znajdziemy litu, nie? O, czekajcie, co tu jest? Węgiel. A, bo to jest węgiel, słuchajcie, do tego. Do generatora. W sumie ja tutaj będę miał piec. Bo ja sobie przywiozłem piec. Więc tak naprawdę... Weźmiesz to? Weź. No, super. Tak naprawdę możemy to wziąć, bo organiczny będziemy mogli w piecu przepalić na węgiel. A potem ten węgiel będziemy mogli wrzucić sobie do średniego generatora i on nam będzie produkował dużo prądu. Niby jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo wiatru, no ale tego wiatru czasami brakuje, więc taki generator może się w sumie przydać. Może się przydać. Dobra, no i w sumie na razie dużej drukarki nie potrzebuję. Już mam wydrukowaną, ale na razie jej nie potrzebuję. To sobie obróćmy. Może... w ten sposób. Kurde, nie wiem jak to podłączyć. Czekajcie, bo tutaj mamy tą platformę. Możemy tutaj postawić generator tak naprawdę. Ale tu w tym mam tylko... Wiecie co? Tą drukarkę przeniesiemy sobie. Co to jest? A to jest piec nasz. Dobra. Jakoś sobie to wszystko tutaj podłączyłem. Wypakujmy piec. No bo w sumie piec możemy sobie tutaj postawić, dlaczego nie? No i nie udało nam się znaleźć litu. Ale słuchajcie, na tej planecie zostaniemy prawdopodobnie na dłużej. Zresztą wspominaliście mi, żebym się tutaj osiedlił na tej planecie i został na niej na stałe. Tutaj mamy te próbki badawcze takie bardzo mocne, że dużo nam tego dają, tego, jak się to nazywa, bajtów. Bajtów nam dużo dają te próbki. Tu w ogóle też mamy jakąś platformę, ciekawie czy ona ma jakieś gniazdko. Niestety nie, jej nie wykorzystamy do niczego. No ale słuchajcie, dajcie znać, co powinienem tutaj znaleźć jeszcze na tej planecie. Ale raczej tutaj sobie będziemy szukać wszystkiego tak naprawdę, co tylko możemy znaleźć. Najważniejsze, ja bym chciał znaleźć lid, żeby w końcu zrobić...
to zadanie. No i przede wszystkim będziemy musieli tutaj lądowisko wybudować, więc też tym się zajmę. Może poza odcineczkiem, a może w następnym odcineczku, bo to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!